W tym filmie zakładam, że wiesz, co to jest macierz, co to jest wektor i co to znaczy pomnożyć macierz przez wektor. Jeżeli tego nie wiesz, to proponuję przed obejrzeniem tego filmu obejrzeć jakiś film o macierzach i wektorach, na przykład na naszym portalu. A w tym filmie zobaczymy, jak mnożenie macierzy przez wektor definiuje odwzorowanie i że jest to zgodnie z tytułem tego filmu odwzorowanie liniowe. Powiedzmy zatem, że mamy macierz A i zapiszmy ją w takiej postaci kolumnowej, czyli to będą kolejne kolumny tej macierzy, nazwijmy K1, K2 aż do Kn. Czyli to jest macierz, która ma n kolumn i powiedzmy, że każda z tych kolumn ma m współrzędnych, czyli to jest m wierszy i n kolumn. I powiedzmy teraz, że chcemy zdefiniować następujące odwzorowanie, nazwijmy je T, które wektorom z Rn będzie przypisywało, za chwilę zobaczymy, wektory z Rm. I ono jest zdefiniowane w ten sposób, że T od X równa się A razy X. Czyli mnożenie macierzy A przez wektor X. Zobaczmy, czy tutaj wszystko się zgadza. Otóż X jest z Rn, czyli X ma n współrzędnych, czyli tutaj możemy przystawić wektor X, jego współrzędne X1, X2, xn. I teraz wiemy, że jak mnożymy taką macierz przez wektor, to wynik możemy zapisać jako, wynik jest kombinacją liniową kolumn tej macierzy, czyli to będzie x1 k1 plus x2 k2 plus kropeczki xn kn. Otóż każda z tych kolumn K1 aż do Kn to jest wektor z Rm, czyli to jest kombinacja liniowa wektorów z Rm, czyli to jest wektor z Rm. Czyli rzeczywiście, zgodnie z tym, co to jest odwzorowanie, widzimy, że to jest to mnożenie macierzy przez wektor wektorowi z Rm, z Rn, tu jest nasz x, przypisuje pewien wektor ax, który siedzi w Rm. I to jest to nasze t. Można powiedzieć, że to jest trochę inaczej niż do tej pory pisaliśmy, bo pisaliśmy w ten sposób, że odwzorowanie, to miało, było tutaj x1, xn to były te współrzędne, i tutaj pisaliśmy wynik, prawda, tego w takim zapisie. Tutaj były jakieś funkcje od x1 aż do xn. Prawda? Tak zapisywaliśmy do tej pory odwzorowania. Zobaczmy tutaj, że jak to zapisać może na jakimś takim przykładzie. Powiedzmy, że macierz A to będzie taka macierz, powiedzmy, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Czyli zgodnie z tą notacją tutaj, prawda, dla tej macierzy K1 to jest wektor 1, 3, 1, a K2 to jest wektor 2, 1, 1. Czyli to A mnożenie można mnożyć przez wektory z R2. Czyli zobaczmy, co to jest AX. To będzie tak. 1, 2, 3, 1, 1, 1. I mnożymy to przez wektor x, który ma dwie współrzędne, czyli x1, x2. I wynik jest jaki? Zgodnie z tym, jak mnożymy macierze, prawda, to jest 1 razy x1, czyli x1 plus 2x2. Potem jest 3x1 plus x2. I trzeci wiersz to jest 1x1 plus 1x2, czyli x1 plus x2. Czyli to w tym zapisie możemy powiedzieć, że t od x1, x2, to jest pierwsza współrzędna, to jest x1 plus 2x2, potem jest 3x1 plus x2 i trzecia współrzędna x1 plus x2.
czyli to mnożenie macierzy wektora przez tę macierz, zadaje nam odwzorowanie z R2 w R3. Prawda? Mnożenie, każdy wektor z R2 mogę pomnożyć przez tę macierz i w wyniku otrzymuję wektor z R3. Prawda? Tak jak tutaj w ogólnie, taka macierz zadaje nam odwzorowanie z Rn w Rm. No i teraz w tytule filmu mamy, że to ma być odwzorowanie liniowe, więc sprawdźmy. Przypomnijmy najpierw, co to jest odwzorowanie liniowe. Czyli no, odwzorowanie liniowe spełnia dwa warunki, że t od sumy wektorów to jest t od a plus t od b, czyli obraz sumy wektorów to jest suma obrazów i jeżeli mamy pewną liczbę, może nazwijmy ją s i pomnożymy tę liczbę przez wektor, to tę liczbę możemy wyciągnąć jakby przed znak tego odwzorowania, czyli to jest s razy ta. Powiedzmy a i b tutaj to są wektory z Rn, a s to jest liczba. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście mnożenie wektora przez macierz ma te dwie własności. Czyli tak jak poprzednio, napiszmy naszą macierz A. To będzie K1. Żeby trzymać tę konwencję, to będzie macierz N. No, i tu jest M wierszy. Weźmy dwa wektory. Prawda? Co to jest? No, A plus B. Powiedzmy, że A to jest wektor, który ma A1, prawda? To ma być wektor z Rn, czyli on ma n współrzędnych, A1, An, no i B ma też n współrzędnych, B1, Bn. No, wtedy A plus B, no to co? Dodaje się wektory dodając współrzędne, czyli to jest A1 plus B1, A2 plus B2, aż do An plus B. No i sprawdźmy warunek pierwszy, czyli mnożymy naszą macierz A, K1, Kn, no przez A plus B, czyli A1 plus B1, An plus B. No i w wyniku dostajemy, zgodnie z tym, co tutaj mówiliśmy, że jak mnożę macierz przez wektor, to wynik to jest kombinacja liniowa kolumn tej macierzy, czyli dostaniemy tak. A1 plus B1, może napiszę najpierw tutaj A2 plus B2 plus, będą kropeczki i plus AN plus BN. I tutaj dopiszemy wektory, czyli tak razy pierwsza kolumna plus druga kolumna plus kropeczki plus n-ta kolumna. Dobrze, i teraz wiemy, że no, mnożenie wektora przez liczbę no, spełnia taką własność rozdzielności. Czyli możemy to przepisać, że to jest tak a1, k1 plus B1, K1. To jest ten pierwszy wyraz. Plus. Potem A2, K2. Podobnie, prawda? A2, potem będzie B2 i potem będzie AN, BN. Dobrze, i teraz mamy tak. A2, K2 plus B2, K2 plus kropeczki ankn plus bnkn. Dobrze, teraz wiemy, że dodawanie wektorów jest przemienne, czyli ja mogę sobie tutaj pogrupować najpierw te wyrazy, które mają a potem te wyrazy, które mają b. Czyli mam tak a1, a2, an i tu będę miał b1, b2, kropeczki Bn i teraz dopisuję tak a1k1 plus a2k2
HK2, potem ten, plus kropeczki, plus ANKN, plus B1K1, plus B2K2, plus kropeczki, plus BNKN. No i popatrzmy teraz, co to jest tutaj. A1K1 plus A2K. To jest nic innego jak pomnożenie macierzy A przez wektor, przepraszam, macierzy A przez wektor A, A duże przez wektor A małe. No, czyli to będzie tak. To będzie nasza macierz K1, K2, Kn pomnożona przez wektor A1, nie ma tutaj, A1, An plus i znowuż macierz K1 plus, nie, przepraszam, nie ma plus, K2 kropeczki Kn, no, razy wektor B1, Bn. No i to jest nic innego, jak w tej krótszej notacji macierz A razy wektor A plus macierz A razy wektor B. No ale co to było macierz? To jest T od A, czyli to jest T od A plus T od B. A to, co jest tutaj, to jest. No, a to, co jest tutaj, to jest T od A plus B. No dobrze, czyli w ten sposób udowodniliśmy, że T od A plus B równa się T od A plus T od B. No, gdzie T jest zadane poprzez mnożenie wektora przez macierz. No i jeszcze drugi warunek musimy sprawdzić, czyli że jeżeli pomnożę wektor, ten warunek, prawda, jeżeli pomnożę wektor przez liczbę, to rzeczywiście mogę tę liczbę wyciągnąć przed znak tego odwzorowania, czy też inaczej przez mnożenie macierzy. No dobrze, czyli jeszcze raz mnożymy macierz K1 Kn przez S razy A. Co to jest SA? No, jak mnożę wektor przez liczbę, to mnożę każdą współrzędną, czyli to jest SA1, SA2, SAN. No, czyli to jest tutaj, może na niebiesko będziemy go, SA1, SA2, SAN. No i zgodnie z tym, co już kilka razy robiliśmy, to jest SA1 K1 plus, potem będzie K2 plus kropeczki plus Kn. No a tu będą współczynniki SA2 i SAN. I co? I teraz ja wiem, że to mnożenie tutaj znowu spełnia ten warunek łączności, że ja S mogę wyłączyć przed nawias. Czyli S mogę wyłączyć przed nawias z każdego tutaj, z każdego z tych wektorów. I potem mogę wyłączyć przed nawias przed wszystkie wektory. Czyli będzie S razy. I tu mamy A1. K1 plus K2 plus kropeczki plus Kn. No i co tu mi zostanie? A2 i tu jest An. No i teraz popatrzę, co to jest. No to widzę, że to jest znowuż iloczyn macierzy K1, Kn przez wektor A. Czyli razem dostaję, że to jest S. Tu mam macierz K1, Kn i ta macierz jest pomnożona przez wektor A1, An, czyli to jest S, A, przepraszam, nie ma tutaj, no, to jest macierz,
SA i wektor A. No i zgodnie z tym, co tu mogę postawić nawias, prawda? I to jest ST od A. Wobec tego również drugi warunek odwzorowania liniowego jest spełniony, czyli T od SA równa się ST od A. Zatem rzeczywiście mnożenie macierzy przez wektor jest odwzorowaniem liniowym. No i jak zobaczymy w następnym filmie, w zasadzie każde odwzorowanie liniowe może być reprezentowane przez mnożenie macierzy przez wektor. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest mnożenie macierzy przez wektor i w ogóle te odwzorowania liniowe są bardzo ważne, również praktycznie, bo pewnie każdy z Was jakoś tam grał kiedyś na komputerze w różne graficzne gry. No i obrabianie, te poruszanie tymi, a ta animacja komputerowa, no jest w gruncie rzeczy w dużej mierze właśnie stosowaniem tych odwzorowań liniowych, to znaczy koduje się, prawda, obraz przez taki wektor, czyli no i następnie się go przekształca, modeluje się jakoś ruch, czyli się to obraca, przesuwa ten obraz, no właśnie za pomocą macierzy. No i takie procesory graficzne, czy też karty graficzne, no nie są niczym innym jak takim zaimplementowaniem szybkiego mnożenia macierzy na poziomie sprzętowym.